Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiroas Aktor. Siemno. I witamy was w kolejnym ciągu, że tak powiem, odcinkowym z Nisys. Kochani, co my dzisiaj będziemy robić? Myślę, że aktorku, dzisiaj będziemy chyba chcieli się dostać na jakieś inne wyspy, co? Można spróbować. W ogóle ja na minimapie tutaj widziałem jakieś czerwone punkty. Ja się przejdę i zobaczę, co to w ogóle jest. Co to za czerwone punkty? A co te kwiatki chyba? Co to kwiatki? Firewon. Ale do czego to jest, to ja nie mam pojęcia. Materiał. Mikstura regeneracji życia i mikstura celności. A i nawóz można z tego robić. No to spoko. To jeszcze jakieś lilie wodne są. I da się je zbierać. Trawa wodna. To może być postawione, czyli takie bardziej dekoracyjne. Myślę, że dzisiaj również możemy zrobić jakieś domki może dla tych NPC-tów, co? Co ty na to? Jakieś baraki zrobimy. Można też porobić, ale to bym zostawił bardziej na późniejszą część. No to co, najpierw farming i tym podobne. No bo później pod koniec to nam się tak średnio, tak przyznam szczerze, jak to dobrze znam, to nie będzie się zbytnio chciało eksplorować. No czyli jak zwykle. Może no. No ja trochę proświetlałem. Też jest tragedia z tym światłem tu. On nie ma... A, strajkuje! Ten NPC strajkuje, patrz jaki kutas, no. Niosę ze sobą te przedmioty. Dwa pstrągi, jeden łosoś, jeden ryba i jedna ryba futrzasta. Weź przedmioty. Dostałem to od niego. Protest przeciwko praw Jak się miewasz? Strajkuję, bo jestem nieszczęśliwy. Plus 20. Czuję się bardzo nieszczęśliwy. Myśli. Żyję w średnim pokoju. Meble w moim pokoju są nudne. Ostatnio nie jadłem. Moja dieta nie była w ogóle zróżnicowana. Ta osada nie jest wcale zatłoczona. Wow. Zadowoleni osadnicy mają lepsze ceny i robią krótsze przerwy. Ale wymagania. Kurde, ja nie wiem, co tu się dzieje? Hotel pięciogwiazdkowy. Najlepiej dla nich by chyba tak było. Mhm. Dobra, ja na pewno jeszcze chcę tego bossa zrobić ze dwa razy. A czekaj, ja coś sprawdzę w sumie. Ja spełnuję bossa, żeby nie było. No, w sensie... Czekaj, sprawdzę coś takiego new. Ja sobie idę do kopalni, a ty się tłuczysz. Dobra. Dam sobie z nim raczej radę. Ja sobie pokopię, może złote itemy porobię. Jak się uda. No złote itki są dobre. Jakoś to szybko schodzi? Już 70% zbiłem? Znaczy do 70%. Team Rybak zmarł. A jeszcze demoniczne, muszę rzeczy sobie porobić. No właśnie dlatego ja robię tego bossa. No, trochę mi hituje, powiem ci szczerze. Dobra, już 46%. Au! Au! No nie, zaczął te swoje ataki, kurwa, dziwne. A, nie ma. Dobra, jednak teraz mu się udało. Ostatnia chyba jego fala. No, easy. Jadło. Dostałeś coś czy nie? Ja nie wiem. W sensie mnie nie ma na górze, to... No ale nie dostałeś w dojku nic? Nie. Zwiększa uszkodzenia wręcz o 20%. Biorę to. To jest fajne. Dobra, jeszcze jeden. Trochę więcej chyba hituje. Już pierwszy stage zrobiłem.
Dobra. Jeszcze raz będzie chyba do góry leciał, z tego co pamiętam. Starczy mu nie wchodzić w sumie w paradę, jak on skacze i jest git, bo to zadaje duże obrażenia. I last stage. Ej, a ty miałeś w jaskiniach takiego kreta? Ja nie pamiętam. Trochę tych sztabek farmiłem. Dystansowy ognisk, nie wiem czy to nie miałem przypadkiem już wcześniej, ale... Dobra, czyli tak. Przetapianko tych narzędzi, to się przyda. Stuala chemiczny. Nasiona kapusty, kapusta. Demonicznym jeszcze już mam. Tylko łuku jeszcze chyba nie mam. Ja nie mam nic demonicznego. A demoniczny pancerz potrzeba odłamu pustki. Nie wiem, z czego zrobić ten odłam pustki. Zgaduję, że po raz kolejny, bo według kolejności tej tutaj. Nie podoba mi się to. Powiem szczerze. Wolałbym mieć już teraz ten set. Trochę jak w Terrarii, ale tak. Trochę że armor masz dopiero po drugim bossie. W pierwszym masz tylko. Tylko rzeczy. Broń, no. Oprócz killoffa i siekiery wtedy. I chyba tu masz trochę racji. Dobra, to ja sobie z tego zrobię łopatę po prostu demoniczną. Nie wiem, czy mi się to przyda, ale. Ale niech będzie, dobra. Pusteku, idziemy zwiedzać. A ty jesteś teraz na dole, tak? Rozumiem. Ciekawe, czy czas mija. Nie mija. Mija normalnie. No, normalnie mija. Dobra, to nie problem. Mija? Jaka mija? Znam psa o imieniu Mija. Rybak wrócił. Z martwych wstał. Jeżeli chodzi o drewno, naprawdę ta siekiera z tego demonitu to jest piękna. Panie aktor, ja robię łódkę. I lecę zwiedzać. Ty już? Mhm. No to nie wiem, ja jeszcze w kopalni siedzę, próbuję to złoto wyfarmić, ale to złota... To znaczy, wiesz, nie będę tam jakoś super zwiedzał, nie? Tylko bardziej chcę postawić tą łódkę i zobaczyć, jak ona działa. Więc się nie przejmuj, nic tam nie będę zbytnio lutował. Tylko nie mam żadnych pochodni jeszcze, fuck. Wszystko zostawiłem. Strzały, pochodnie, o są, dobra. Więc się nie przejmuj, spokojnie. Najgorsze to jest ganianie się za tym stworkiem. No, ale on sporo złota oddaje. W sensie tak, ale sam fakt gonienia go to... Te zombiaki uciekają przez wodę. Ciekawe. A co ganiają? Uciekają przez wodę. Gdzieś lecą. Ja je też szpieguję. Na wodzie są normalnie kamienie. Kaczki. Ale to jest... A, to w ten sposób działa. Czyli tak, jak płyniesz na przykład do północnej krawędzi, to masz podróżuj na północ. Te zombiaki gdzieś idą. Zobaczymy, czy one tutaj będą. O, ty w dupę, ty, stary. Tutaj mapy jest sporo. Tutaj mapki jest sporo, naprawdę.
do wyboru, do koloru. No. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo sporo tych lokacji. Gdzieś płynę, bo to jest chyba jakaś mniejsza lokacja. Jest jakaś wyspa, bardzo podobna do naszych. Ale chyba jest trochę mniejsza. Ale więcej wody chyba. Tak, to jest taka malutka wysepka. O nie! Znalazłem z łódki. Dobra, lecę dalej na północ. Patrzmy się, jak dokładnie ta mapa wygląda. O ty, panie, tu jest chyba nieskończona mapa. Teoretycznie teraz do pustynnej wioski idę. Diamentów szukaj. Jest las 01, to jest nasza mapa odkryta. Las 00 to jest zwykły. Osada piracka minus 1 i 0. I do jakiejś wioski teoretycznie teraz lecę, pustynnej. Jak chcesz mnie znaleźć, to cały czas na północ. Wioskowiec, I żółwie tu są. Ale nic nie drapią. Ale zmieniła się muzyka. Jestem na pustyni, mam kaktusy, widzę jakiegoś typa. Geret Rolnik. Chcesz wyglądać jak ja? Nie, nie chcę. Pokaż mi swoje towary. Lina, kapelusz rolnika, buty rolnika. Gdzie ciało rolnika? A ciało zaraz może być. Ma pszenicę do sprzedania, kukurydzę, pomidory i kapustę. Ja się śmieją, serio, zaraz wyjmiesz ciało rolnika. Zapytam się go, czy dołączy do naszej osady. Dołączę do twojej osady za 41 nawozu, 39 słonecznika i 111 monet. Co możesz robić? Mogę ci pomóc w twojej osadzie z dostarczeniem... dostarczanie, wytwarzanie, leśnictwo, rolnictwo i nawożenie. Czyli taki rolnik typowy. I tu jest ich sporo. Strażnicy? What? Razem chce mi się tylko leżeć w łóżku, świetnie. Co możesz robić? Pomóc w dostarczaniu. Opa. O nie, zaatakowałem go przypadkowo. Pracuję też w weekendy, stylista. Pokaż mi swoje towary. Peruka, koszula. Buty, maska chirurgiczna. Maska plagi! Tata plagi, o kurde, już wiem co ja będę chciał kupić. O panie. Classroom. Jakieś regały. Co tutaj jest? Ej, no ciekawe to jest zrobione, naprawdę. Kowal, o! Czy kowal ma coś na sprzedaż? Żelazny kilof i żelazna wędka. A żeby dołączyć, potrzebujemy 18 sztabki i 386 monet. Rusznikarz. Wygląda identyko jak ten rusznikarz z Terrarii. Był jakiś tam rusznikarz. Był. O, on ma do sprzedania pistolet i karabin maszynowy. Dobra, ja wracam do bazy po kasę. Będę nawalał bronią. A ja nadal będę jakimś śmiesznym mieczem długi. Ej no, długi miecz to wiesz, zawsze na propsie. Oczywiście. Niewydajne pióro. Companion for Adventure. Ukończyło osiągnięcie. Zabiłem strusia. Gdzieś kamia też tak mówiła, ale... Miej nadzieję, że ona tego oglądać nie będzie. Mam nadzieję. Ona chęci nie ma na tą serię. Bo wtedy masz przejebane. Osadnik. Ten ze skórę.
Glenn Mag. Pokaż mi swoje towary. Książka Laska Pustki. Pocisk Pustki. Zwój przywołania. Czy ja mogę coś ci sprzedać? Nie chcesz tego? A może to chcesz? Nie chcesz? Kurde, nic nie chcę. Sprzedaj ciało leśnika. Jest to jakiś pomysł? Najlepiej jakiegoś okolicznego. Ty! Ja zabiłem tego strusia, przepraszam, i dostałem wierzchowca. Ja nie zauważyłem, używany by przywołać wierzchowca, oswojony struś, skrót F. Wow, mam strusia. Ja na strusie będzie jeździł, tak? No. Ekstra. Z niego da się atakować. Ej, może znajdę jakiegoś drugiego. Ale to był chyba jedyny struś tu. Wow. Ja nie zauważyłem tego. Ale mam mounta. Ekstra. Ale serio, strusia nie widzę kolejnego. Dobra, czy tutaj jest jakaś mapa? O, mapa świata tu jest. Po prawej stronie jest śnieżny biom. Ale na niego nie będę szedł. I na południowym wschodzie jest jeszcze jedna pustynna wioska. Wow, to ten struś będzie za mną płynął teraz, świetnie. Może go nie zgubię. On się teleportuje. Dobra, powoli wracam. Ej, i mogę podróżować tak dosyć szybko. W sensie nie muszę koniecznie... O Jezu, przepraszam was wszystkich. Osoby na słuchawkach na full. Miałem telefonu wyciszyć. Dobra, jestem już w naszej głównej wyspie, że tak powiem. Ja nadal szukam złota, mimo że mam 77. No ale chyba ci na set jeszcze nie starczy. No nie. Ja trochę sobie chatkę rozbuduję. Zapomniałem, że mam strusia, mogę na nim jeździć. Dobra. Czy tu się trochę przepaliło? Trochę się przepaliło, dobra. Przydałoby się też porządek zrobić delikatny. Nie no, teraz jest inna jazda. Totalnie inna jazda. A jaka była poprzednia jazda? W sensie, poprzednie to było chodzenie. No to nie było jazda. Co? Grabasz? Któryś zrobił? Nawet nie wiem, który... Nawet widziałem chyba piąty już. Cmentarz. No, może do tego. Pisty bełt. No to właśnie ta perka, co ja miałem. Dobra, to ja sobie tej farmy zrobię, większą. Jakąś farmę masz? Czy dopiero będę robił? No to ja muszę w domu sobie jakoś zrobić. Farmę w domu? Oczywiście. Już to widzę, jak to będzie wyglądać. Nie wierzysz w tę możliwość. Wcale nie mówię, że nie wierzę, tylko no, na pewno będzie ciekawe.
to jest 15 sztuk. Na razie robię zagrodę. Żebyś nie pozabijał wszystkich tych cholernych krówek. Okej, okay, to specjalnie tam wejdę, jeszcze odwiedzę je. Ty gnojku strzelający. Pogłaszczę je po pleckach. Z mieczem. Tak, żeby im smutno nie było, no. Ja myślę, że właśnie im smutno nie będzie, jak nie będziesz przychodził. Wiesz, plecy je spędzą, tam one się nie mogą podrapać. To ty je podrapiesz. Rasa dobrze. Już więcej swędzenia nie poczują. Albo poczują tylko raz. Wtedy to nawet na brzuchu poczują swędzenie. W głowie też. Oj, aktorinka. Ty to masz poczucie humoru? Magik. Ja w końcu nie wiem, czy w sumie te torcze coś dają, że my to rozświetlamy, czy nie? Nie wiem, jak idziesz na mapach, to możesz sobie oznaczyć taką drogę, bo praktycznie ten teren ci się nie odkrywa w kopalni, jak sobie nie oznaczysz tą świecą, nie? Aha. Tak teraz zauważyłem, jak sobie chodziłem. To teren ci się nie odkrywa. W sensie jak po ciemku, tak? No. Ja wiem, że to jest poza odcinek, ale właśnie do mnie masło napisał. No to wiesz, poza odcinkiem to poza odcinkiem. No. Dobra, trochę drewna uzbierałem. O, co to fragment mapy? Nie. Już się odmów cmentarz, nie? Idź ty. Nekrofil. Zwinny dar wampira. Miejsce na akcesoria. Zwiększa prędkość poruszania się o 15%. O, spoko. Plus 9 prędkości poruszania kłoperek dodatkowych. To nawet fajne. Ciekawe, jak to wyjdzie w praniu. Miktura szybkości. Większa prędkość pocisków. Ciekawy. I teraz pytanie, jak na przykład taką krowę czy coś zaciągnąć? Normalnie załepią. Myślę, że krowa jest innego zdania. A to kogo obchodzi jej zdanie? O, jest. Nie widzę tu żadnej liny. Na drzewie, o drzewo ją nie zahaczysz. Ej, ja tu miałem chyba piasek, no właśnie. Piasek się chyba da przepalić też. No da się, da się. Ty tam poleciałeś? Gdzie? Na północ. Gdzie, w kopalni? Nie, na zewnątrz. No, tak sprawdzam, czy faktycznie czuć tą różnicę w prędkości. Czekam w strusie. To co, no to ściganie ze strusie. Dawaj. Trzy, no. Trzy, cztery. No, jesteś szybszy chyba. No, i tylko stamina się kończy i... A i wtedy dupa. No to nie, ja tu nie mam problemu ze staminą w ogóle. Zależy jak kto tam wolnie. Jak chwilowe to jest akurat lepsze, ale dłuższe takie to struź wygrywa, nie? Ława stolarska. Co to może robić? Lepiej jak znajdę strusia, to wtedy mam obie opcje. Lampy, beczki. Żyrandol ogniowy, skrzynia demoniczna, O! Pochodnie ścienne. Na ziemi tylko to stawić i nie kombinować. Ale słabo, bo nie da się na przykład nad piecykiem postawić.
co właśnie ze sztabu demoni tu mogę zrobić. No skrzynią też się nie daje, to lipa straszna. To tak jakbyś miał w sumie normalną skrzynię. Znaczy skrzynię, torcza. Bo tutaj też się nic nie ma postawić. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Lepiej mieć normalne. Stanowisko pracy to już mamy. Mapa pobliskiego lochu, spoko. Stanowisko pieczenia. A to musi być na dworze, rozumiem, tak? Nie. Ej, bo ty tego bossa trochę tłukłeś, tak? No. Żeby zdobyć sztabkę, masz sztabkę. Ja, proszę. Coś tam mam, a co? Sobie przypomniałem tu jedną rzecz teraz. Że to ci bierze lód ze skrzynek też łącznie przy tworzeniu. A który jak mi wykorzystałeś rzeczy, to cię jebnę. Ale demoni... miedziane na demoniczne. No właśnie, czyli zwaliłeś wszystko, co miałem miedziane, tak? Ja ci mogę to wszystko przynieść, bo no w kopalni się od tego wala dosłownie. Dobra, na razie sobie odpuść. Ty nie robisz się tak, panie aktor. Dobra, zapomniałem o tej zasadzie, czekaj. Jakbyś się zapytał, to bym ci dał. Znaczy ja nie wiedziałem, ja myślałem, że miedziane... Dałeś mi sztabki demoniczne 18. Dałem, bo z tego zrobiłem przez te miedziany, a to były twoje, więc daj ci demoniczne, bo tylko to... To aż tyle, na pewno? W sensie nie wiem dokładnie, bo tam czekaj... Dobra, weź sobie to spokojnie. W sensie trzy sztabki miedzi to jest jedna demoniczna, nie? To tyle na pewno nie miałem. Weź sobie, chłopie, to. Ty już upiekłem? O lol. Dobra, to sobie zrobię łuk. Miecz. Ale se żarła dodałem. No to co, tutaj kosimy trawę i... Za koszenie trawy sobie możesz to wziąć. Jeszcze sobie robaki farbne. No w sumie to nie jest głupie. Tylko nie wiem, po co one nam trzeba w sumie do łowienia. Do łowienia. Kompostownik. To do czego to jest? A, dobra. Co to te krowy za szyję, czy za ogon? No, właśnie nie wiem jak, dlatego kombinuję. A może jagodami je przekupisz? Też o tym myślałem, ale myślę, że mieczem bardziej je przekupię. No. Tak mi się przynajmniej wydaje. A wy wyjdziecie do tej klatki. Czy ja zyskam krowy w klatce, wy dostaniecie miecz. Wysypisko śmieci, what? Kable, panel LEDowy. Dobra, mam jeszcze coś jednego. Wow, ile tu się rzeczy odkryło. Był ten pad. Co tam ma? Strażnik. Dołączysz 240 monet. Masz monety? Bo ja się wyjebałem na stój klauna, błazna. Mam 3542. To weź mu zapłać. Czekaj. Ja szukam dziadzi. A ja nie mam uprawnień do zwerbowania. Serio? Nie. Czekaj, już ci zaraz ogarnę.